Witam serdecznie w kolejnym odcinku Trening z Masterem. Dziś skupię się na tym, by omówić szczegółowo cios drugi. Ostatnio mieliśmy lewy prosty, dzisiaj będzie prawy. Jak zadajemy prawy prosty, bezpośredni, pojedynczy, ale jak również zadajemy kombinację lewy-prawy. A więc teraz przechodzimy do praktyki. Jak to ma wyglądać w praktyce? A więc pozycja bokserska, ręce wąsko, ściągnięte nogi, jak widzimy w pozycji bokserskiej. Jak zadajemy prawy prosto? Lewy wiemy. Silnik jest tutaj, hamulec tutaj. To był nasz lewy prosto. Teraz, czym się różni lewy prosto od prawego prostego? Tym, że lewy prosty może być bardzo długi. Natomiast, bo im dłuższy lewy prosty, tym jesteśmy bardziej bezpieczni. Natomiast sytuacja z prawym prostym jest zupełnie odwrotna. Czym dłuższy prawy prosty, tym jesteśmy bardziej niebezpieczni, narażeni na różne kombinacje ciosów ze strony rywala. Ponieważ jeśli będziemy zadawać prawy prosty bardzo mocno, go wydłużać, przeciągać, może nam się udać, że będzie długi, trafimy. Natomiast jest duże ryzyko, że długi cios to jest również długi powrót. To jest najczęstszy błąd. I zanim wrócimy, może nasz rywal na przykład zrobić unik i pod prawą rękę unik i lewy hak na wątrobę, cios bardzo bolesny. Więc prawy prosty jest ciosem, może nie krótkim, ale nie starajmy się go na siłę wydłużać. Wygląda to tak, że bijemy prawy prosty. Jak widzicie tutaj, teraz z perspektywy bocznej, przy prawym prostym skręcamy również biodro. Przy lewym nie robimy tego, co Wam podkreślałem, tylko bardziej idziemy czołowo. Tu przy prawym musimy uruchomić również nasz obręcz biodrową, również balkową, że skręcamy, natomiast nie przeciągamy zbyt. Podstawowe błędy przy wyprowadzeniu prawego prostego, ponieważ cios prawy już jest dosyć trudnym elementem, bo dużo częściej prawą ręką już zadajemy ją w kombinacji, więc zadając prawy prosty musimy sobie tak ustawić nasze ciało, byśmy mogli dalej kontynuować atak. Najczęstszym popełnianym błędem jest, że prawa noga nie idzie torem za ciosem w przód, tylko nam zachodzi za lewą nogę. Ten cios jest po prostu zadany tak, nie ma siły, później trudno nam jest wrócić do pozycji. Kolejnym popełnianym bardzo często błędem jest przy zadawaniu prawego prostego jest, że ta ręka nam jeszcze zadajemy go w miarę poprawnie, natomiast wraca już nam dołem i robimy tak zwane koło. Ten cios nie dość, że jest słabszy, to musimy pamiętać, że przy wyprowadzaniu prawego prostego, tak samo jak uderzenie jest ważne, również jest bardzo ważny powrót. To nam po prostu składa się w całą harmonię ruchu i ten cios będzie i szybszy, i precyzyjniejszy, i oczywiście będziemy bezpieczniejsi, bo ten cios wraca na pozycję i jesteśmy w stabilnej pozycji. Kolejnym błędem jest to, co już powiedziałem wcześniej, że ten prawy jest przeciągany. I tutaj jest także przeciągany. I co powoduje? Cios przeciągnięty, jeśli chcemy później kontynuować dalej atak, bardzo mocno nam wydłuża dystans do rywala. Więc jeśli chcemy po prawym prostym uderzyć lewy sierpowy, no to wtedy jest problem, bo ten cios jest bardzo długi i rywal ma możliwość obronić. Jeszcze jest błąd taki, że często przy zadawaniu prawego prostego nie wiemy, gdzie jest gaz, gdzie jest hamulec. I po prostu w momencie zadania tego ciosu nie zdąży nas wyhamować
lewa noga, tułów przenosimy do przodu i wpadamy, mówiąc tak językiem bokserskim, bez nóg w rywala, nie czujemy dystansu. Jeszcze jest jeden błąd, którego sam przez długi czas popełniałem, to jest przy zadawaniu prawym prostym rękę nadmierna wysokość. I mając w tej pozycji rękę, może jesteśmy bezpieczni, przynajmniej nasza głowa gorzej z tułowiem, ale biomechanicznie nam jest bardzo trudno zadać silny cios z tej pozycji, ponieważ zadajemy samym tricepsem, samą ręką. I to też jest bardzo często powtarzany błąd, że zadajemy cios z bardzo wysoka. To nie jest. Ciosy raczej zaleca się, żeby zadawać z dołu w górę, a nie z góry w dół. Kolejnym błędem jest również, że jak zadajemy prawy prosty, to lewa ręka wędruje gdzieś w okolice biodra. Jest to też bardzo ważny błąd, ponieważ mamy tą rękę zbyt daleko, by kontynuować jakiś atak, bo jest po prostu ta ręka za daleko i jak również jesteśmy narażeni na uderzenia rywala z lewej strony. A teraz jak zrobić użytek z prawego prostego w ringu, już w praktyce. Możemy zadać cios bezpośrednio. Jeśli widzimy, że rywal jest niedoświadczony, mamy przewagę szybkości i możemy sobie pozwolić na to, by zadać bezpośredni prawy, bo podkreślam, lepiej zacząć akcję lewą ręką, dopiero później lewą sobie utorować i wtedy zadajemy prawy mocny. Natomiast można również zadać prawy prosty jako pierwszy cios, jako zmylenie naszego rywala, żeby nie przyzwyczajał się tylko do lewej, lewej, prawej, a tu zmieniamy prawy i możemy coś dokładać, inne ciosy. Jak to wygląda w praktyce? Podchodzimy, cały czas się ruszamy i dajemy rywalowi się wyczuć i nagle mocno z prawej nogi wypychamy cios z biodra. Najczęstsze kombinacje u początkujących to są kombinacje składające się z ciosów prostych. Jak to wygląda okiem mastera? Jak należy zadać prawidłowo lewy, prawy, dwa lewe, prawe, bądź bezpośredni, prawy. Zacznijmy od ustawienia. Dalej jest ta sama zasada, że cała siła i motor i napęd w naszym uderzeniu jest dalej w prawej nodze. To jest dalej hamulec, jak również nasze trzymanie się w odpowiedniej odległości od naszego rywala. Jak zadać dobrze kombinację lewy-prawy, by przyniosło to skutek, a sami żebyśmy nie byli narażeni na ciosy rywala. A więc ręce wąsko i tak samo jak przy lewym prostym wypychamy lewy prosty z prawej nogi, hop, i teraz dostawiamy prawą nogę i wypychamy na końcu prawą rękę. Jak to wygląda w przyspieszeniu? Proszę zobaczyć. Jak myślicie, że o lewym, prawym to już to wszystko, to jesteście w dużym błędzie. Kolejny sposób zadawania lewy, prawy. Teraz przed chwilą wam pokazałem z dojścia, ale jest również skok, wejście obu nóż z ciosami prostymi, z lewym, prawym. Jak to wygląda? Wygląda to tak, że wybijamy się z prawej nogi, i wchodzimy w rywala z bardzo mocnym, lewym, prostym, który toruje sobie nam nogę przed
toruje nam sobie drogę przed prawym prostym. Jak to wygląda? Że robimy hop, mocno wchodzimy, oburusz i teraz prawy prosty już zadajemy z miejsca i wracamy do pozycji. Zobaczcie, jak to wygląda w trochę szybszym tempie. Lewy, prawy, ciąg. Dalszy. Kolejny cios. Lewy, prawy. Zadajemy z miejsca, bądź z minimalnym krokiem w tył. I teraz co? Możemy zadać w miejsce, jeśli mamy przewagę warunków fizycznych. I nasz rywal ciągle na nas wywiera presję, idzie. Więc wykorzystujemy to, że on wchodzi twardo w nas, więc musimy go skarcić. I ten cios jest bardzo mocny, dlatego że to jest podwójna siła, bo on wchodzi na mnie, a ja staram się mu urywać głowę. I teraz co? Rywal idzie na mnie, wchodzi, ja widzę, że wyprowadzę lewy, łapię go lewy na lewy i bezpośrednio za swoją ręką z miejsca biję prawo. Więc czekam, wchodzi na mnie rywal, ja bam, bam. Czekam, wchodzi, bam, bam. A teraz to samo mogę zrobić do tyłu. I jaka jest zasada wyprowadzania lewego, prawego do tyłu? Często jest tak, a może dawniej uczyli tak, że było na odwrót. Lewa ręka, prawa noga. I wyglądało to w ten sposób. Natomiast ja nie chciałbym was tego uczyć. Nie mówię, że to jest złe. Wielu zawodników to robiło, kiedyś wygrywało i było dobrze. Natomiast to jest dużo trudniejsze i wydaje mi się, że gdzieś paraliżuje nasz ruch i nie pozwala nam nic więcej z tego zrobić. Natomiast tak samo jak do przodu była lewa ręka, lewa noga, bądź prawa ręka, prawa noga, chyba że to był sam lewy, to z prawej, to tu mamy zasadę taką. Lewa ręka, podciągamy prawą, lewą nogę, z prawym prostym odstawiamy w tył prawą nogę i wracamy do pozycji. Tą technikę oczywiście cały czas wpaja mi mój doskonały trener Andrzej Dmitruk. Trener Dmitruk mówi, że to jest kubańska szkoła i z takim fachowcem jak mój doskonały trener nie ma co dyskutować, tylko po prostu trzeba to sumiennie wykonywać i ćwiczyć i doprowadzać do perfekcji. Więc teraz wam pokażę to w przyspieszeniu. Jest to naprawdę bardzo mocny cios i zadany w tempo możemy rywala już liczyć na 7 milionów czasami. Do tych technik, które dzisiaj wam zaprezentowałem, mam też kilka dla was przykładów. I na przykład jest kilku pięściarzy, którzy piękną zbudowali karierę właśnie sobie na tych podstawowych technikach. Pierwszy, kto mi przychodzi do głowy, to jest oczywiście doktor Młot, czyli Władimir Kliczko, który perfekcyjnie bił uderzenie właśnie lewy, prawy z minimalnym dojściem, doskokiem do rywala. I na przykład sprawdźcie sobie, jak nokautował Kela Brooka. Kolejnym przykładem doskonałym jest Konstantin Dziu, jak to wymawiają Rosjanie. Na przykład proszę zobaczyć, jak nokautował wielkiego Julio Cesara Chaveza. Kolejnym doskonałym wielkim pięściarzem już nieżyjącym jest Teofilo Stevenson. On właśnie dzięki swoim warunkom fizycznym, bo bodajże miał 2 metry wzrostu, bardzo dobrze kontrował lewy, prawy z miejsca albo minimalnie w tył.
trzymał na dystans rywala, jak tylko rywal w niego wchodził, to był lewy, prawy, prosty. I jak Teofil trafił lewy, prawy, to wiecie, co się działo. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam na kolejne i dziękuję bardzo za bardzo dużo komentarzy, ciepłych komentarzy. Jest to dla mnie motywacja, więc na pewno pojawią się kolejne odcinki. Jeszcze raz. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i piszcie, co chcecie wiedzieć. A postaram się Wam odpowiedzieć. Do zobaczenia.